Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Do Państwa w piątek wysłałem e-maila z zamiarem powiadomienia o pewnym problemie pana posła Ziobry. I no, nie dostałem na razie żadnej odpowiedzi potwierdzającej, że w ogóle dotarł ten e-mail, a wiem, że czasem się zdarzają takie problemy. Nie informujemy o tym, czy dotarł e-mail, czy nie. Po prostu na nie odpowiadamy. Proszę, tak, tak, tylko po prostu, ponieważ ja wcześniej, gdy próbowałem się kontaktować z Ministerstwem Sprawiedliwości w innych sprawach, wielokrotnie napotkałem na problemy, że po prostu twierdzono, że e-mail nie dotarł, mimo że miałem prawidłowe doręczenie w rejestrach serwera poczty. No właśnie, no to drugi raz się panu to nie zdarzy, bo to jest jak trafić w szóstkę, to zapraszam pana. Na jaki adres e-mailowy pan wysłał, tak jeszcze zapytam tylko. To było wysłane na ziobro.wlosowicz@gmail.com. Tak. No, czy mógłbym no, poprosić chociaż o jakąś taką wstępną zalążkową odpowiedź? Proszę pana, otrzyma pan odpowiedź. Nie zajmujemy się sprawdzaniem, czy dotarł, czy nie dotarł, po prostu otrzyma pan odpowiedź. A w jakim terminie można liczyć, że cokolwiek przyjdzie? Jak najszybszym, proszę pana. Jak wpada od kilkudziesięciu do kilkaset maili, proszę pana, na skrzynkę, to znaczy, że jest się czym zajmować. Teraz też się zajmujemy pracą, więc proszę po prostu nam pozwolić pracować, a otrzyma pan odpowiedź jak najszybciej. Będzie to możliwe. Dobrze, ale czy można... zdarza się czasem, Z jakiego adresu mailowego pan to wysłał? Ja się nazywam Piotr Niżyński, adres e-mail był w skrzynce Gmail. Niżyński4@gmail.com. Niżyński? Tak, NIZYNSKI. Natalia, Irena. Zygmunt, Yeti, Natalia, Stanisław, Krzysztof, Irena. 4@gmail.com. Dobra, przekażę osobie, która tym się zajmuje, także może pan być spokojny, że otrzyma pan odpowiedź. To znaczy, kto się tym zajmuje? Przekażę osobie, która się zajmuje. Aha, pan przekaże. No dobrze, tylko po prostu, czy można szacunkowo się dowiedzieć, w jakim terminie odpowiedź powinna przyjść, jeśli wszystko jest w porządku? Wie pan, w ciągu kilku dni, dłużej to nie trwa. No dobrze. Kilka dni, no, to się tylko odkopię osobowo, to tak jak mówię, potrafi kilkaset, łatwo jest wysłać maila, prawda, więc potrafi kilkaset wpaść. Tak, tak, tylko tam oczywiście jakieś już były wskazania na konkretne dowody w postaci dokumentów, to jest w internecie, na takiej stronie. Jeżeli pan ma dowody, to powinien pan, proszę pana, ma pan obowiązek powiadomienia prokuratury, organy ścigania, to nie jest tak, że... Była już nawet taka sprawa, jedna sprawa to dotyczyła sędziów, a teraz jest jeszcze sprawa, która dotyczyła... I to jest jej kontynuacja teraz. A jest jeszcze sprawa, która dotyczy adwokatury, to no, można oczywiście zawiadomić prokuraturę, tylko to jest po prostu raczej tak ciężkie gatunkowo, że sam sobie nie poradzę, prawda? Bez jakiejś pomocy oni to natychmiast zamkną, nie będzie nawet przesłuchania. Bo oczywiście ja spróbuję coś takiego, ale to jest naprawdę ciężki gatunkowy problem, wielokrotnie się powtarzało, że nie można uzyskać pomocy od adwokatów, gdy jest potrzebny Sąd Najwyższy, a sprawa jest ewidentnie na orzecznictwie wygrana. To się już zdarzało. Także ja mam nadzieję, że te e-maile dotarły, a jeżeli nie, no to po prostu za tydzień się skontaktuję, może tak. Jeżeli nie będzie żadnej odpowiedzi, to za tydzień, proszę. Tak, świetnie pan mnie zrozumiał. Jeżeli by nie było rzeczywiście odpowiedzi, to jeszcze pan za tydzień na pewno pan otrzyma odpowiedź. Sądzę, że wcześniej, ale tydzień to jest na pewno już bezpieczna granica. Dobrze, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pozdrawiam, kłaniam się, do widzenia.